Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj analiza mojej partii z arcymistrzem Jorge Cori. I to jest pierwsze wideo na moim kanale od dłuższego czasu i to wideo jest raczej takim, powiedzmy, małym reportażem z turnieju, który ostatnio rozegrałem w Meksyku, w Villahermosa. Partia też, prawdę mówiąc, nie jest zbyt instruktażowa, zawiera dużo takich strategicznych niuansów, które są możliwe do zrozumienia na pewnym poziomie i łamałem tam sporo zasad na pierwszy rzut oka. Ale chciałbym właśnie wam pokazać tą partię, bo była moim zdaniem ciekawa też sam fakt, że to był arcymistrz powyżej 2600, to była chyba moja najwyżej taka... To był chyba mój najtrudniejszy, najwyżej notowany przeciwnik w szachach klasycznych. Tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. I partia, przeanalizuję partię za parę minut, chciałbym dać na początku, bo myślałem, żeby dać to na końcu, ale ostatecznie na początku dam kontekst do tego, jak partia była rozgrywana, jak był turniej, jak przebiegał turniej. Więc wielu z was już pewnie na Facebooku zobaczyło, że ogłosiłem, że zrezygnowałem z tego turnieju po 4 rundach. Było zaplanowane 9 rund. Zostało rozegrane ostatecznie 8, ja rozegrałem 4. Dlatego, że... Dobra, od początku. To był turniej Mexican Open. Taki po prostu Open na cały Meksyk, gdzie byli też zawodnicy z Kuby, z Argentyny. Oraz... Wydaje mi się, że jeszcze... Tak, z Peru, z Chile mi się wydaje. Generalnie bardzo prestiżowy turniej. Było paru arcymistrzów. I... Były też bardzo wysokie nagrody. Pierwsza nagroda to było chyba 20 tysięcy złotych i nagroda 1200 zł była do 15 miejsca. Więc miałem nadzieję tam pokryć swoje koszty właśnie będąc przynajmniej w pierwszej 15. I dlaczego zrezygnowałem? Mieszkam w Meksyku od roku i jakby nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w polityczne tematy, nie chcę też się spierać, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale nie jestem też zwolennikiem lockdownu ani masowych szczepień przymusowych, chociaż nie, jestem generalnie, mam bardzo wyśrodkowane poglądy, sam przeszedłem COVID i też no, mam bardzo umiarkowane poglądy, można powiedzieć, nie utożsamiam się za bardzo z żadną stroną polskiego internetu, gdzie obie strony się na siebie naganiają i mówią, żeby się usuwać ze znajomych i że są, wiecie o co chodzi. W każdym razie w Meksyku restrykcje są dosyć luźne, mi się to podoba, mi osobiście, i nigdy nie spotkałem się z takimi restrykcjami, jakie były tam, nigdzie, czy na lotnisku, gdziekolwiek. Więc mieliśmy przywieźć test na COVID, który przywiozłem, był negatywny, okej. Okay. Potem się dowiedziałem, że będziemy musieli nosić maski przez okres, grając całą partię. No to jest trochę ciężkie, kiedy grasz dwie partie dziennie, jedna partia 3 do 5 godzin. Ale okej, okay, było to jeszcze do przełknięcia. Ale wszystko wokół to była po prostu taka szopka, że psycha mi siadła i zrezygnowałem. Ostatecznie mogłem zagrać dłużej, to był mój pierwszy turniej od 2 lat, mogłem zagrać cały, ale... Z tych czy innych powodów po prostu uznałem, że nie chcę brać w tym udziału. Nie można było wnieść swojej wody, nie można było wnieść swoich przekąsek, więc byłeś zdany tylko na wodę, którą oni ci dawali, więc nie było mowy o żadnej kawie, yerba macie. Przy każdym wejściu na salę byłeś opryskiwany, mierzona temperatura, musiałeś, też krzyczeli na mnie, że mam telefon, chociaż mówiłem, że zostawiam ten telefon na stoliku. Ale też właśnie nikt nie mówił po angielsku, to też warto wiedzieć. Wszyscy mówili po hiszpańsku, więc czułem się tam trochę jak odludek, bo byłem jedyną osobą nie mówiącą po hiszpańsku. Jak wszedłem na salę, wszyscy się na mnie patrzyli, a ja odzajemniałem ten wzrok, chciałem ich w ogóle, wiecie, byłem tam nowy, więc pierwszą partię zagrałem tak od ręki, szybko wygrałem z przeciwnikiem, chciałem zbudować mały respekt. Co jeszcze? No, nie można było pić za bardzo przy stoliku. Jeśli ściągałeś maseczkę w ten sposób, że odsłaniała nos, to do ciebie podchodzili i cię upominali. Jeśli kładłeś wodę na stole, też cię upominali, kazali ci ją położyć na ziemi. Jeśli wychodziłeś do łazienki złymi drzwiami, to cię zawracali, musiałeś wyjść innymi, musiałeś chodzić naokoło. Kładli ci żel na rękach za każdym razem, jak wracałeś z łazienki. Nie mogłeś chodzić po sali, to było dla mnie bardzo ciężkie, bo ja bardzo lubię chodzić po sali, oglądać inne partie i w ogóle się poruszać.
jestem aktywny fizycznie i nie lubię siedzieć przy partii cały czas, wolę myśleć o partii, kiedy sobie spaceruję. Nie można było w ogóle podchodzić do innych partii, też cię upominali. A raz przyniosłem w plecaku laptop, bo nie miałem gdzie go zostawić i też mówili, że nie mogę przynosić laptopa do plecaka, który i tak zostawiałem w szatni. Więc generalnie, no i wiecie, no, pogotowie przyjeżdżało czasami, bo ludzie się dusili. Generalnie masakra. Można było to wytrzymać, oczywiście, ja zdecydowałem, że nie chcę. Trochę żałowałem, było mi smutno, bo bardzo tęskniłem do szachów. Ale tak tytułem wstępu, tak to właśnie wyglądało. I grałem właśnie z Corim, Jorge Corim drugą partię. Pierwszą partię wygrałem w dosyć szybki sposób i w bardzo ładny sposób, moim zdaniem. Bardzo ładna, czysta partia. I drugiej partii grałem właśnie z nim. On był pierwszym numerem 2650 i powiem wam, że byłem całkowicie nastawiony na wygraną. Nie widziałem żadnego problemu, żebym nie mógł z nim wygrać. Przygotowałem się bardzo dobrze, ale nie miałem najnowszych partii sprzed paru miesięcy i okazało się, że ostatnio zaczął grać obronę Karokan, na którą nie byłem przygotowany. Mam tam jeden, właśnie zobaczycie, jaki wariant gram. To był do tej pory wariant tajemny, grałem go tylko online i w partiach szybkich. Nigdy go nie zagrałem, chyba. Zagrałem go raz w partii klasycznej na Śląskiej Lidze z Rafałem Tymrakiewiczem, który nie zagrał tego wariantu, co zagrał ten Cori, i wygrałem tę partię. W każdym razie teraz moje tajemne przygotowanie na Karokan trochę się ujawniło. Ale on był bardzo dobrze przygotowany na ten debiut. Zobaczymy też, właśnie zagrał najlepszą linię przeciwko mojemu wariantowi. I jeszcze dodam jedną uwagę, zanim przejdziemy do partii. Moim zdaniem on jest z Peru, więc wiecie, generalnie też ostatnio robiłem stand-up, więc sobie takie żarty pod nosem zacząłem robić, że generalnie wychował się, wiecie, w górach z alpakami, tam, nie wiem, w wysokich górach trenował szachy i generalnie jak ktoś pochodzi z gór, to jak jest na paru tysiącach metrów, to dużo lepiej absorbuje tlen i moim zdaniem to miało na pewno wpływ na to, że był lepiej przygotowany jako zawodnik, jako że się wychował w Peru. Nie wiem, czy był wychowany w górach, nie spytałem go, w sumie mogłem go się spytać. Ale te różnice są spore. Potem jak ktoś chodzi w masce i wiecie, nie musi tak mocno oddychać, czy może brać mniejsze oddechy, to moim zdaniem to ma spory wpływ i on wygrał 7,5 punktu na 8 partii. Miał 7 z 7, więc moim zdaniem bardzo rzadko się zdarza, że nawet pierwszy numer osiąga taki wynik, kiedy wokoło są arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, zwykle uczkną mu pół czy jeden punkt, wygrywając czy remisując częściej. W jego przypadku ostatnią partię zremisował, bo po prostu nie musiał wygrywać, ale 7 z 7 miał, więc moim zdaniem to miał jakiś sens. I to nie jest tylko jakaś taka racjonalizacja, żeby sobie przykryć to, że przegrałem. Okej, więc teraz przechodzimy do partii. Więc byłem trochę zaskoczony, chociaż byłem. Z jednej strony byłem zaskoczony, byłem też przygotowany na to, że może mi zejść z normalnego przygotowania, bo zwykle grał obronę francuską i jedną sycylijską, na którą byłem bardzo dobrze przygotowany. No i właśnie zagrał to, no i zagrałem wariant, który gram zawsze. On jest średni dosyć na graczy, którzy są, powiedzmy, bardzo doświadczeni, bo to jest wariant, gdzie generalnie białymi chcesz przejść do tej końcówki tutaj. Pozwalasz sobie zderoszować króla, ale pozycja jest zamknięta i tutaj polegasz jakby na swoim strategicznym przygotowaniu, na strategicznym wyczuciu i na pozycyjnej grze, która u mnie jest bardzo dobra. Generalnie czuję się bardzo pewnie w takich pozycjach. Mój styl gry jest dosyć elastyczny. Potrafię być bardzo atakujący, ale też bardzo pozycyjny. I tą strukturę rozegrałem już ponad 100 razy w internecie i też na partiach na żywo. Dostałem pytania od swoich uczniów, którzy oglądali to, uczniów z Meksyku, o co chodzi z tym, że dałem sobie zroszować króla. No i właśnie już powiedziałem, to jest pozycja zamknięta. Król nie jest zagrożony. I generalnie można tę pozycję grać z królem w centrum. On zagrał skoczek F6. Generalnie najczęściej tutaj grałem goniec G4, goniec E2 wtedy gram i po skoczku F6 gram skoczek D2. I moją intencją jest wymienić tego gońca. Ten goniec białych jest bardziej pasywny, ponieważ pionki białych będą ustawione w ten sposób. Będą na F3, na A4. Ten goniec jest generalnie bardziej zamknięty, a ten goniec wśród moich pionków na białych polach gra dużo lepiej. Dlatego mi się opłaca wymienić tego gońca. I potem mam bardzo przyjemną pozycję. Generalnie na mojej grupie szachowy Mastermind, większość z Was ją ogląda chyba na tej grupie, ten film.
Jest post w module o strategii na temat struktur pionkowych. I tam jedna ze struktur pionkowych to jest właśnie struktura G2, F3, E4. Możecie ją znaleźć. I tam ona, ta struktura jest wyjaśniona. Nie będę teraz bardziej się zagłębiał w ten temat. Skoczek F6, więc tutaj dalej gram skoczek D2, żeby ustawić tą strukturę. I potem moja gra będzie nastawiona na skrzydło hetmańskie. Generalnie mamy taką strukturę, pionki wskazują na lewo, na skrzydło hetmańskie. Łańcuch pionkowy tam wskazuje. Moja gra zwykle jest na skrzydle hetmańskim tutaj. A tymi pionkami ograniczam skoczka na F6 i gońca na C8 białopolowego. I on teraz zagrał bardzo silny ruch G5. G5 to jest ruch arcymistrzowski, musisz być przygotowany, albo musisz być arcymistrzem, bardzo dobrze rozumieć pozycję, albo musisz być przygotowany. On akurat był przygotowany, również przygotowywał ten wariant, jak się okazuje. To wskazuje na jego klasę, że na wszystkie możliwości jest przygotowany tutaj. G5 to jest ruch, który zdobywa czarnym przestrzeń na skrzydle królewskim. Tak jak wspomniałem, białe zwykle grają na skrzydle hetmańskim. I czarne zwykle nie mają żadnej za bardzo gry, są bardzo pasywne. A tutaj czarne od razu zdobywają przestrzeń na skrzydle królewskim i wykorzystują fakt, że mój goniec na C1 nie może zbić tego pionka. Ja też ruszam się drugi raz figurą, więc on może sobie pozwolić na taki ruch. P3. Zdecydowałem się ustawić gońca na długiej przekątnej, byłem bojowo nastawiony. Jest taka zasada, że zwykle fianchetto przeciwko fianchettowi działa bardzo dobrze, czyli że jeśli ktoś fianchettuje gońca, ustawia go na długie przekątne, jeśli ty ustawisz tak samo, to jest zwykle to silna opcja. Tak, tutaj są jakieś dzikie możliwości związane ze skoczkiem E4, gońcem G7, skoczkiem F2, królem E1, skoczkiem H1, ale potem bije na H8 i zdobywam tego skoczka, ponieważ nie może uciec. I ta pozycja jest przegrana dla czarnych ze względu na straty w materiale. Możecie sobie policzyć punkty. Będę miał figurę więcej. No więc tutaj jakby nie byłem przygotowany na tą pozycję, więc przez chwilę miałem taką małą adrenalinkę, licząc te warianty. Nie byłem pewien, czy B3 było dobre, bo zagrałem B3 w oparciu o pozycyjne przesłanki, a nie policzyłem tego wariantu, ale wszystko się trzymało. I zagrałem król E1, żeby po prostu pozbyć się tych możliwości taktycznych, takich związanych ze skoczkiem G4 czy skoczkiem E4. To się nazywa słabość taktyczna. Kasparow na przykład bardzo często pozbywał się swoich słabości taktycznych. On bardzo lubił nie dawać przeciwnikowi takich możliwości. Ja uznałem tutaj, że zrobię tak samo. Wieża D1, D8 na otwartą pozycję, skoczek C3, skoczek D7, wieża D1. Na razie wszystko bardzo logiczne. Tutaj się scentralizowałem, umocniłem swoją pozycję. Skoczek F8 i H4, bardzo silne posunięcie. Tutaj, jeśli generalnie to ja wiem, że te wieże nie będą połączone. Bardzo ważne jest połączyć wieże po debiucie, a jeśli tego nie możesz zrobić, to czasem warto znaleźć drogę dla wieży po bandowej linii. Chociaż to jest takie właśnie, znowu, początkujący gracze bardzo często wyprowadzają wieże po bandowej linii w bardzo specyficznych przypadkach, tak jak tutaj. Jeśli wie się, co się robi. Jeśli teraz czarne by zbiły, to miałyby gorszą strukturę pionkową, bo miałyby trzy wyspy pionkowe, jedna wyspa, druga wyspa, trzecia wyspa, ja miałbym dwie wyspy, dużo lepsza pozycja dla białych ostatecznie, z pozycyjnego punktu widzenia. Tutaj grałbym na wygraną. Oczywiście on tego nie zbił. Inną opcją było H6, po czym bym zbił. I tutaj ta wieża jakoś ma taki fajny wpływ na tą grę po linii H. Zagrałbym, no rozwinąłbym gońca, albo prawdopodobnie bym wymienił nawet w jakiś sposób, spróbowałbym wymienić te wieże. Oczywiście uważając na to, żeby nie dostać jakiegoś łubu-dubu. Tutaj akurat nie ma skoczka E4, ponieważ jest skoczek z powrotem i skoczek broni tego gońca na B2. Ktoś wydaje bardzo denerwujące dźwięki, jakby uderzał o kaloryfer. Wiecie, o co chodzi? Rury. Bardzo drażniące, nigdy tego nie słyszałem. Więc on zagrał G4, co jest dobrym generalnie moim zdaniem pomysłem. Zagrałem H5. I teraz on zagrał skoczek E6. Ja bym zagrał H6 prawdopodobnie czarnymi. Ale tutaj już się tworzy takie możliwości, że ja mam tutaj dużo przestrzeni po tej linii H i ten goniec może tutaj sobie zamieszać kiedyś. Tak samo H6, ten pionek H6 może być kiedyś słaby. To są takie już bardzo zaawansowane implikacje, ale arcymistrzowie i osoby na tym poziomie
Ja tak samo, powiedzmy, to są takie strategiczne niuanse, które już się bierze pod uwagę na tym poziomie. Takie bardzo małe detale właśnie. I też ten pionek na G4 też jest taki mały detal, ale on jest odłączony od innych pionków, bo jak pionek pójdzie na F5, to ja zbiję tego pionka, więc jakby ten pionek jest bez obrony i mogę go w przyszłości atakować. Tak samo on może atakować mojego pionka na H5. Więc on uznał, że zagra skoczek E6, H6, goniec chaosim. Tutaj byłem bardzo zadowolony z tej pozycji, ponieważ ta sytuacja na skrzydle królewskim może w przyszłości wyjść. Szachy są bardzo oparte o implikacje. Coś nie ma wpływu na pozycję w tym momencie, ale w przyszłości będzie miało. Jeszcze raz powtórzę. Coś w tym momencie może nie mieć wpływu na pozycję, ale w przyszłości będzie miało mocny. I to może mieć mocny wpływ, że na przykład rozwinę gońca na tą przekątną i w końcówce ten pionek będzie słaby. Albo że mogę tutaj przejść wieżą kiedyś. Do tego na przykład zmienimy te gońce. I tu będzie przejście wieżą. Znowu, to w tym momencie tego w ogóle nie ma tam, ale on będzie musiał podejmować decyzję w oparciu o to, że ta groźba tam jest i żeby mi to, na to nie pozwolić. Więc jakby w ten sposób trochę go trzymam, mówiąc brzydko, za mordę w ten sposób. Nie pozwalam mu jakby tymi wszystkimi figurami iść do przodu, ponieważ muszą pilnować tych słabych punktów w tym obozie. I teraz zagrałem A4, bardzo fajne posunięcie również. Podoba mi się, jak tutaj rozwinąłem pionki na skrzydle na obu skrzydłach, ponieważ teraz mu nie pozwalam, jakby to go trzyma też w ryzach, żeby nie grał B5. I możecie sobie zobaczyć na chess24, wrzucę link. W mojej pierwszej partii tak samo wykorzystałem marsz pionkami A i H, tym razem czarnymi wtedy. I to dało mi przewagę pozycyjną. Ok, do przodu. Skoczek D4. Teraz zrobiłem błąd, zagrałem goniec D3. Goniec na D3 jest trochę problematyczny, ponieważ on chce wejść skoczkiem na E5 albo na C5 i wtedy groźba bicia na D3 trochę jest niewygodna, bo trochę mi to psuje strukturę pionkową i w niektórych sytuacjach ma też goniec też nie broni pionka na G2, więc jak skoczek wejdzie na F4, to też było w partii, wtedy ten pionek jest pod atakiem, więc lepiej na razie tego gońca tutaj zostawić tak naprawdę. I zagrać wieżą na C1 i zostawić tego gońca elastycznego. Na przykład, jeśli zagra gońcem na E6, to wtedy od razu gramy gońcem na C4 i wymieniamy te figury, bo pamiętamy, że ten nasz goniec białopolowy tutaj jest raczej figurą do wymiany. Wśród tych naszych pionków na białych polach jest dosyć pasywny. Zagrałem goniec D3, skoczek D7 i teraz powinienem był zagrać. Brałem to pod uwagę, ale z jakiegoś powodu ostatecznie się na to nie zdecydowałem, a to była bardzo ciekawa opcja, żeby zagrać skoczek E2. Potrzebuję tutaj jednak wymienić te figury, bo one się trochę plątają w tym moim obozie. Jeśli masz mniej przestrzeni, albo twoje figury nie mają za bardzo miejsc, żeby dobrze się ustawić, to powinieneś wymieniać te figury, wtedy będziesz miał jakby więcej oddechu. I tutaj wariant, który by poszedł: skoczek E2, goniec H8, skoczek E4, goniec C3, skoczek G2. Jeśli by zbił na D3, to spoko. Widzicie, mam teraz tutaj bardzo silnego gońca i tutaj są te implikacje związane z wieżą tutaj i to jest bardzo ryzykowna pozycja dla niego. Też mogę zagrać teraz F4 i on by mógł zbić w przelocie wtedy, ale ja bym odbił i wtedy linia G byłaby otwarta. Więc, no i generalnie to pozycja jest bardzo dobra dla mnie, mi się bardzo podoba. Jeśli skoczek C5, to możemy nawet oddać tego pionka, prawdę mówiąc, możemy zagrać wieżę H5. Ale nie musimy, możemy też po prostu zagrać na przykład D4. Też jest opcją. Więc i pamiętamy, że przy różnopolowych gońcach, które tutaj występują, różnica materiału nie jest taka ważna, o ile ważna jest aktywność figur. Więc nie bałbym się oddać tutaj jednego pionka w zamian za znalezienie jakiejś inicjatywy. Więc tutaj on powinien był zbić na G2, król E2 i zobaczcie, że mam pionka mniej, ale otwarta linia G tutaj. I jego brak czarnopolowego gońca i moja para gońców sprawia, że ta pozycja jest bardzo niebezpieczna dla niego. I tutaj znowu grałbym na wygraną. Więc powinienem był wymienić te skoczki. Zdecydowanie. Potem mi to wszystko tutaj straciłem trochę już wątek, bo generalnie ja planowałem tak. To, co też widziałem i chciałem zagrać, ale z jakiegoś powodu zdecydowałem, że goniec D3. Też tutaj czynnikiem było to, że on grał dosyć szybko i ja nie chciałem odstawać w czasie. Wierzyłem w to, że mogę wykonywać dobre ruchy,
grając tym samym tempem, nie chciałem wpaść w niedoczas, bo nie było też dodatkowych 30 minut po 40 posunięciach. Dlatego też bardzo ważne było to, żeby utrzymać ten sam czas dla mnie. Więc nie chciałem spędzać, miałem tam 10 minut mniej około, przy 90 minutach plus 30 sekund na grę. Skoczek D7 i po skoczku D7 miałem genialny ruch F4, zdobywając przestrzeń i teraz gdyby on zbił w przelocie, to ja otwieram sobie linię G, znowu gram na wygraną. Ta pozycja tu jest bardzo niekomfortowa. Sytuacja jest bardzo, bardzo niekomfortowa. No więc nie powinien bić na F4 i jeśli nie zbije, to mam bardzo fajne centrum. I mam nawet takie plany, jeśli skoczek nie będzie mógł wejść na E5, oczywiście nie chcemy oddawać tego pola tak łatwo. Mogę zagrać F5 i potem atakować tego pionka tutaj. Nie pokazuję wam tych zielonych i czerwonych linii, bo mam jedną rękę zajętą trzymaniem mikrofonu i nie mam myszki, więc ja jadę na taszpadzie dzisiaj. Więc właśnie taki był najlepszy plan. I rozmawiałem z nim po partii i sam przyznał, że tutaj mamy lekką przewagę. I ja też oceniałem tą pozycję jako lekką przewagę. I tutaj no, coś może pójść źle, oczywiście, ale tutaj czułem się bardzo pewnie i do końca nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego go nie... W sumie wiem dlaczego, no. Tak, zagrałem go koniec D3. Chciałem ustawić gońca na tej przekątnej, żeby atakować pionka na H7. Po prostu nie doceniłem siły ruchu skoczek D7. Tak. Skoczek D7. No i teraz tutaj się trochę plątam. Zagrałem w ogóle... O kurczę. Tutaj teraz trochę zmieniłem zapis w partii. Tam usunąłem wariant główny. Zagrałem goniec E2 w tym momencie. Nie. Skoczek D7, zagrałem wieża C1. On zagrał skoczek E5, zagrałem goniec E2. Chciałem tutaj nadal grać F4. Ale tutaj mnie uprzedził i zagrał skoczek G6. I tutaj się zacząłem strasznie plątać. Tutaj był ostatni moment, żeby utrzymać partię. Tutaj już miałem trochę gorszą przez te powtarzanie ruchów i ruszanie się w miejscu. Miałem zagrać tutaj G3. To mi się nie podobało trochę przez osłabienie punktu F3. Ale to było najlepsze posunięcie. Zagrałem w każdym razie goniec F1. Jak widzicie, kluczyłem w miejscu, byłem przygotowany po prostu na skoczek F4, wtedy chciałem zagrać G3, ale to już trochę gram tutaj niepoprawnie, to nie są dobre szachy, nie powinniście tego w ogóle naśladować. Goniec E6 i teraz uznałem, dobra, jeszcze raz się ruszę gońcem, przynajmniej wymienię tego gońca. I tak też było zagrane, zagrał wieża D7. Jak widzicie, każdy jego ruch tutaj był rozwojowy, co tylko świadczy o jego klasie i on tutaj praktycznie nie zagrał nic źle w tej partii. Goniec E6, wieża D7, teraz się zdwaja po otwartej linii, bardzo logiczne. Tutaj skoczek E6 i tutaj wydaje mi się, że miałem zagrać skoczek D1. Miałem tutaj znowu usilnie starać się wymienić figury, żeby ta jego przewaga, powiedzmy, to już ma już przewagę przestrzeni. Ten pionek na G4 jednak mu daje to. Trzeba było wymieniać figury i upraszczać pozycję. Ja zagrałem po skoczku E6. Muszę tutaj podglądnąć sobie. Muszę wejść z powrotem na chess24. Wpisałem tą partię, ale usunąłem ten wariant, wpisując alternatywną linię. W międzyczasie powiem wam, jak się skończył turniej. Zagrałem te 4 partie, zdobyłem 2,5 punktu. Więc w pierwszej partii wygrałem z zawodnikiem 1850. Możecie sobie zobaczyć na Chess24, link będzie link będzie do partii, do turnieju z Chess24, z transmisji. W drugiej przegrałem z Corim, w trzeciej zremisowałem z 1900. Byłem trochę sfrustrowany tym remisem, wtedy uznałem, że w masce nie potrafię grać dobrze, bo po prostu nie widziałem tylu rzeczy. Ale pomimo, że nie widziałem tylu rzeczy, to mimo wszystko my oboje graliśmy całkiem dobrze. Właściwie przeceniłem swoje szanse na wygraną w tamtej partii, nie miałem za bardzo szans. Zagrałem taki bardzo ryzykowny debiut, dostałem gorszą czarnymi, dużo gorszą. Potem ofiarowałem jakość i ostatecznie wyszło na zero z oceny komputera. I w czwartej wygrałem z 1900, zagrałem bardzo fajną partię, pod koniec była bardzo emocjonująca. Też możecie sobie zobaczyć w tym turnieju, klikając na czwartą rundę z transmisji, gdzie
Na końcu była w końcówce była, miał wieżę i gońca. Ja miałem cztery pionki i wieżę za tego gońca. Mógł zremisować w pewnym momencie, ale tego nie zrobił. Komputer mi się zwiesza, bo mam dużo programów otwartych. Więc spróbujemy otworzyć tą partię. 6. Teraz wydaje mi się, że zagrałem skoczek C4, wieża D8. Nie, ciężko mi to się połapać dokładnie, jak to była ta kolejność posunięć. Tej partii nie miałem w PGE, nie musiałem ją wprowadzić sam tutaj. Nie wiem, czy można tutaj zrobić do tyłu jakieś poprawki z tym zapisem. O, mam tutaj to jednak, ale jaja. Dobra, więc zagrałem G3, skoczek G5, wieża H5. No i tutaj pozycja generalnie już jest bardzo ciężka. Mam minus 2 i grając z graczem na tym poziomie, szczególnie że on jest graczem pozycyjnym, tego wam też nie powiedziałem, że grając z Karokan zorientowałem się, że partia będzie przebiegała w bardziej korzystnym świetle dla niego niż to, co przygotowywałem, bo na tą sycylijską i na E6 miałem specjalne warianty pod jego styl gry. Karokan gwarantował mu raczej pozycyjną grę, szczególnie wariant, który ja zagrałem. Więc tutaj już, gdzie technika, tutaj się liczy technika, tutaj już praktycznie byłem przegrany. Zdawałem sobie z tego sprawę. E6, bardzo silne posunięcie. Wydaje się takie niepozorne, ale planuję zagrać F5, żeby wesprzeć swojego skoczka i zamknąć moją wieżę. Potem ciężko mi będzie tą wieżę wyprowadzić do gry. Więc starałem się tutaj zagrać skoczek E5, żeby on zbił, ja bym zbił wieżą. Żeby ją wprowadzić z powrotem. Zagrał wieża D5, wiążąc mojego skoczka. Zagrałem król E2. Skoczek E5, tutaj wymianka, no i tutaj już gra jest raczej skończona. Pionek mniej. Trzyma mnie strasznie tutaj na tej w linii D i na pionku F2, słabość pionka F2 oraz to, że skoczek na E4 nie może być wygoniony przez mojego gońca, raczej tutaj gwarantuje męczarnię i nic więcej. C4, B4, więc tutaj starałem się jakąś kontrę uzyskać na skrzydle królewskim, hetmańskim. Nie dał mi żadnych szans. W tym momencie ustawił pionki na białych polach. Zasada Capablanca głosi, że raczej ustawiać pionki na polach przeciwnego do koloru gońca, co zwykle w partii środkowej, w grze środkowej się sprawdza, ponieważ wtedy ogranicza tego gońca, ale w końcówkach często właśnie ustawia się pionki na przeciwnym kolorze, żeby nie dać możliwości przeciwnikowi atakować tych pionków. Tutaj to było najlepsze wyjście. Ok, A6, wieża C2, E5. No i tutaj nie mogę tych pionków atakować. Chciałem spróbować jakiegoś tutaj ustawić, wiecie, słabości na A6 i C6, ale na przykład bym zaraz zagrał wieżą na B2, on by od razu zagrał wieża D7. Jeśli gram wieżą na B6, żeby zaatakować, tutaj. O, tu nie będzie jednak mata. No nie będzie mata. Więc może tutaj coś. Co miał tutaj w zanadrzu? Po wieży B2 F4 by zagrał. Tutaj bym je zaczął atakować na skrzydle królewskim i zaraz wolny pionek na F albo G zmusiłbym je, żeby. No po prostu nie miałbym czasu skontratakować na skrzydle hetmańskim. Tak, król D3, wieża B7. Zamknąłem tą pozycję, ale teraz uwolniłem mu opcję F4. Tutaj nie było żadnych możliwości lepszej gry dla mnie. Tak, tak, król E1, tutaj chodzę w miejscu, nie mam co robić. Zbił mi na H6, partia jeszcze trwała trochę, ale jak chcecie, to sobie zobaczcie sami resztę. Tam już nie było co zbierać, ma dwa pionki więcej. I tutaj już jest pozamiatane. Więc taka partia, taka analiza. Może nagram więcej analiz z moich innych partii, bo one były takie, nawet były bardziej instruktorzowe, powiem wam. Nie było się tym tak bardzo pochwalić jak grom z 2650, ale może kiedyś nagram też.
Dobra, dzięki. Pamiętajcie, możecie dołączyć do mojej grupy szachowy Mastermind. Mniej tam publikuję, ale macie tam dużo materiałów zapisanych w zakładce moduły i dużo też zadanek w tym momencie. I co? Zostawcie lajka, zostawcie suba. Motywuje mnie to, żeby to zwiększa szanse, że nagram w nieokreślonym czasie. Teraz nie mogę nic obiecać, ale to jednak zwiększa szanse. I co? Pozdrawiam Was, dzięki za obejrzenie. Do następnego razu.